witajcie w kolejnym tygodniu i w kolejnym vlogu. Dzisiaj czuję się odrobinę lepiej, aczkolwiek do zdrowości to mi jeszcze daleko. Dlatego też początkowo myślałam, bo zobaczyłam komentarz pod naszym, nie poprzednim vlogiem, ale jeszcze poprzednim vlogiem, odnośnie tego, że fajnie było, jakbym pokazała, czym robię swój makijaż. W sumie bardzo dawno wam tego nie pokazywałam i jeszcze nie wiem właśnie do końca, czy zrobię to jako fragment vloga, czy po prostu zrobię taki oldschoolowy filmik makijażowy albo z jakąś opowieścią w tle. Nie wiem, aczkolwiek jest mi miło, że jesteście zainteresowani i że podoba wam się to, co mam na twarzy. Ja to teraz zwykle noszę praktycznie codziennie to samo. Tam drobne jakieś szczególiki się zmieniają, ale raczej rutynę makijażową mam taką dosyć mocno stałą. Kiedyś to było dla mnie nie do pomyślenia, bo codziennie malowałam się inaczej, a teraz po prostu się przyzwyczaiłam, zestarzałam, dojrzałam, nazwijcie to jak chcecie. W każdym razie tak, syn jest w przedszkolu, córka śpi, Błażej jest na górze, ja się ogarnę, obiad też już mam podszykowany, no bo dzisiaj musimy wyjechać tak w miarę, jak Błażej przywiezie go z przedszkola, to tylko szybko zjemy obiad, będzie to dosyć wczesny obiad, około godziny 13. Zwykle robię im, w sensie dzieciom, ten obiad godzinkę później, ale spoko, damy radę i musimy jechać do miasta, bo jesteśmy umówieni z rodzicami Błażeja. No a potem jedziemy, po prostu wykorzystamy ten czas, że już będziemy w mieście i pokombinujemy coś, żeby nagrać ten film, który ma wyjść w środę, czyli jak wy to oglądacie, to on już jest. Mam nadzieję, że jest i mam nadzieję, że się udało. Chciałabym nagrać dzisiaj takie małe Shop With Me w Primarku Uvel, jak to tutaj mówią, w penysie, żeby nie powiedzieć inaczej. Wiecie, ta nazwa dla Polaków jest taka bardzo kusząca, że się tak wyrażę, żeby ją przekręcać i my często też tak mówimy. Tak więc jedziemy do Penka, o, w ten sposób to nazwę, jedziemy do, na pewno do Penka, więc chciałabym zrobić film w starym stylu. Nie wiem tylko, czy będę miała okazję wejść do przymierzalni, wiecie, wtedy my byliśmy bez dzieci, w tym 2019-2020 jeszcze, więc teraz logistycznie może być to troszeczkę trudniejsze, ale może się nam uda, także trzymajcie kciuki, w sumie jak wy to oglądacie, to już wiecie, czy się udało, czy nie. No i znalazłam swoją kauczową pandorkę, jak to ja ją nazywam, więc mogę wam mniej więcej teraz pokazać te charmsy i powiedzieć co i jak. Zaczniemy od tych trzech, tutaj mamy walizkę z napisem Paryż, wiadomo, i tutaj jest myszka Miki i myszka Mini, no to to jest nasz generalnie pobyt w Paryżu, zaręczyny i pobyt w Disneylandzie. To ostatnio widzieliście, to jest charms z okazji moich 39 urodzin. Jakiś włos tu jest, sorka. To dostałam od Błażeja, brata i bratowej, ale nie do końca pamiętam, czy to było na jakąś okazję, czy bez okazji. Tą dostałam myszkę mini od rodziców Błażeja. Wydaje mi się, że też na któreś urodziny. Tego dostałam od Błażeja na nasze, albo go dostałam, wydaje mi się, że go dostałam jak urodził się nasz syn, że to jest charms, którego dostałam jak urodził się nasz syn. Tego natomiast dostałam od niego jak urodziła się nasza córka. Tego dostałam od nich obojga na pierwszy dzień kobiet, jak już nasz syn był na świecie. Tą dziewczyneczkę z kiteczkami, o, jej się tak kiteczki ruszają, dostałam od moich rodziców, jak przyjechali, jak się urodziła nasza córka. I wydaje mi się, że ten klips też dostałam od rodziców Błażeja na jakąś okazję, albo urodziny, albo imieniny, a ten wydaje mi się, że kupiłam sama. A jeżeli nie kupiłam sama, to też dostałam od rodziców Błażeja. Tak więc tak wygląda kauczowa pandorka. Cieszę się, że ją znalazłam. Tutaj już za dużo miejsca na niej nie zostało. O, może no jednego charmsa albo dwa takie węższe wcisnę i to jest max. I to nie jest ta taka klasyczna, wiecie, z zapięciem, tylko ona ma te ściągane sznureczki, co ma swoje plusy i minusy, jeśli chodzi o ten model, bo powiem szczerze, że luzuje się w ciągu dnia, tak więc jeżeli boicie się, że możecie ją zgubić, no to nie polecam, bo ona naprawdę się luzuje i trzeba na nią uważać.
dałem się zaskoczyć, ponieważ dokładnie taki sam kalkulator, identycznie wyglądający. Pamiętam, że rodzice mieli w pracy w latach 90. Irlandia się zatrzymała w czasie troszkę. Nie, no to nie o to chodzi, ale no akurat ten produkt troszkę tak. Nie mamy zbyt dużo ozdób halloweenowych, ale to wam kilka dosłownie takich smaczków małych, malusieńkich pokażę. Tu jest jedna dynka. O, się nam wiedźma przewróciła właśnie. Tutaj są takie patyczki z takimi małymi... Na mnie łapie. Patyczki pokaż. Wiecie, ozdoby wiedźma, jakiś tam napis, dynka. Tu mam jeszcze jedną taką starszą lampkę i są też lampki z pajączkami. Dzisiaj kupiliśmy ten napis brokatowy w Eurogiancie. On chyba 2 euro kosztował. No i mamy naklejki na szybach. Tu jest Beware. A tu mamy Trick or Treat. Błażej jest z dzieciakami na dworze, tak więc dlatego widzicie jego głowę. Wzięłam jeszcze taką plakietkę, którą zawiesimy w dniu Halloween właśnie przy drzwiach, żeby dzieciaki wiedziały, że mogą pukać po cuksy. Więc ona też chyba 1,5 euro kosztowała, czy coś takiego. Motylek frunie, tak? A to jest co, koparka? Koparka! Koparka jest, no pewnie, że tak. A tu znowu motylek frunie. A tu jest... Kto to jest tutaj? Bolka! Piesek! Jak robi piesek? No nie tak! Jeszcze raz, jak robi piesek? To taki bardzo zły piesek jest. A tu jest kto? Żabka? Tak! I jak robi żabka? Nie me. Kum, kum. Kum. Tak, kum. Pięknie. A tu wiewiórka siedzi na drzewie. Tak! Chuje. O! A tu się buja na huśtawce i motylek leci. Tak. We wtorek, moi drodzy, właśnie dograłam część tak zwaną holową naszych zakupów z wczorajszych spemka. Powiem wam, że niby tego aż tak bardzo dużo nie kupiliśmy, a i tak wyszła prawie stówa. Czy prawie stówa, zaraz wam powiem dokładnie ile wyszło. 95 euro. Tak więc niby nic, no Błażej trochę koszulek nabrał, ja wzięłam 3. No najdroższe z tego wszystkiego były te buty naszego syna ze Spider-Manem. Ale tak to raczej takie, wiecie, rzeczy po 5, po 3. Nic takiego bardzo szalonego, no ale tak to jest właśnie. Na takich pierdółkach najwięcej tego wszystkiego schodzi. Dobrze, pakuję to. Błażej w tym momencie ogarnia auto, bo już w tym momencie mogę wam powiedzieć, że jutro mam egzamin.
jutro o godzinie 15:30, czyli ulubionej godzinie wszystkich, którzy chcą zdać jak najszybciej. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo naprawdę, wiecie co? Ja serio nie mam problemu z tym, żeby zdawać to po kilka razy, bo znam naprawdę super dobrych kierowców, którzy zdawali to po 4, 5, kilkanaście razy nawet. To nie o to chodzi. Mnie moja duma nie będzie bolała, tylko że to jest czas. No jeżeli ja w przeciągu pół roku jestem w stanie podejść do egzaminu zaledwie dwa razy, no nie mam czasu. No po prostu nie mam czasu, tym bardziej, że moje prawo jazdy to, wiecie, to wstępne takie, które pozwala mi jeździć teraz, mam tylko do czerwca. Więc z tą częstotliwością to ja jeszcze maksymalnie dwa razy mogłabym podejść do tego egzaminu, ale absolutnie o tym nie myślę. Jestem, powiem wam szczerze, dużo bardziej wyluzowana niż za tym pierwszym razem, wiadomo, bo już wiem mniej więcej, jak to wygląda. Teraz też więcej jeżdżę i mam wrażenie, że jestem dużo bardziej pewna za kierownicą. Jeszcze mi daleko do takiego super doświadczonego kierowcy, wiadomo, bo ja jeżdżę rok, trochę z haczykiem, ponad rok, no. No jeszcze nie półtora, powiedzmy, że półtora, ale nie do końca. Tak więc moje doświadczenie jest w dalszym ciągu żadne. Niemniej jednak czuję się dużo lepiej już za kierownicą, niż się czułam nawet w tym lipcu. Mam dużo fajniejszego instruktora, jestem lepiej nastawiona, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Także Błażej teraz ogarnia auto, ja tutaj nagrywałam ten haul, położyłam córkę i zaraz będę robiła jeszcze nam pewnie jakiś obiad, no bo on jeszcze na 14 mam ostatnie jazdy z Cyrylem, no bo niestety nie mogliśmy ich umówić na jutro przed samym egzaminem, no dlatego, że Błażej rano jedzie na to szkolenie i będzie je miał do 13, przyjedzie, szybko coś zjemy, przyjadą jego rodzice, żeby zostać z dziećmi i my na ten egzamin pojedziemy, tak więc trzymajcie kciuki, niedługo się dowiecie, jeszcze w tym filmie się dowiecie, czy zdałam, czy nie. Bardzo bym chciała zdać. Mam pozytywne nastawienie, że zdam. Na pewno będę rozczarowana, jeżeli się to nie uda, bo wiadomo, że ciężko tego uniknąć, ale nie można też tego całkowicie wykluczyć, no bo nie ma w życiu nic pewnego. A ja też nie, wiecie, nie będę udawała bardziej zajebistej niż jestem, no. Dobra, zamontuję sobie zaraz to i zobaczę, czy mnie to będzie w ogóle sprawdzało. To jest uchwyt do telefonu z wisienkami. Prawda? Urocze. Dzieci nie je już do reszty. No nic, dobra. Mam nadzieję, że będę idealnym przykładem zasady do 3 razy sztuka, dlatego że po prostu to trzeba być mną i mieć moje szczęście, żeby za drugim razem trafić na tego samego egzaminatora, i żeby oblał mnie na dokładnie tym samym. Tak więc okazuje się, że w moim przypadku nie ma znaczenia, czy mam egzamin na 10:30, czy na 15:30. No cóż, znowu jestem na liście oczekujących. Raczej egzaminu w tym roku mieć nie będę. I też myślę, że dopóki go nie zdam, to już chyba nie będę poruszała tego tematu, bo ileż można. No co mam zrobić? No jest jak jest. Przyjęłam to dużo lepiej niż poprzednio. Ale w dalszym ciągu no nie jest to do końca to, czego chciałam i nie tyle się spodziewałam, co po prostu mi się marzyło. Więc na razie temat zamykamy. Będę jeździła z Błażejem, trenowała dalej i czekała na swoje kolejne zaproszenie. A jak zdam, to wtedy wam powiem.